12. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Niepokorni, niezłomni, wyklęci. Gdynia od 24 do 27 września. Myślę, że ten festiwal jest takim pewnym echem postawy i działań pana ojca, więc pomyślałem, że skoro 10. rocznica śmierci, skoro jest wystawa, warto osobę przywoływać. I co w tym roku też nie jest jakimś tajemnicą, uhonorujemy Drzwiami do Wolności, właśnie, że dla nas kolejnego pokolenia uchylał, ale myślę też, że dla wielu osób, które zajmują się historią, również inspirował i pomagał, że mogły rozwijać. Takimi osobami niewątpliwie jest profesor Jan Żary. Panie profesorze, zapraszam tutaj też do nas, bo pana profesora właśnie w tamtym okresie poznałem, który szefował Biurem Edukacji Publicznej IPN-u. Który... Dzięki Januszowi. Tak, no i oczywiście Filip Musioł, panie doktorze, Krajan, profesorze. Pan profesor, tak, pan profesor twierdzi, że pod komendą, tak, że zajmowali się w Krakowie podziemiem niepodległościowym. Dzisiaj pan profesor jest szefem oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, więc myślę, że to jest taka pewna refleksja, jak postawa Janusza Kurtyki wpływała na rozwój osobowościowy, na podejście do historii, jak myśleć o promocji tego wydarzenia. Może zacznę od właśnie czy łatwo po takim mistrzu kontynuować w Krakowie dzieło i kierować zespołem? Na pewno łatwiej niż w innych oddziałach. Tu na tej wystawie Państwo znajdziecie bardzo wiele cytatów z Janusza, dlatego że Janusz miał taki wyjątkowy dar do tego, by rzeczy trudne zamykać w jednym, dwóch zdaniach. I myślę, że może na początek tego otwarcia warto przytoczyć takie zdanie, które rzadziej jest powtarzane w mediach, a które jest kluczowe, dlatego że rok 2020 to nie tylko 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, 40. rocznica powstania Solidarności, ale także 20. rocznica powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Ta wystawa, którą Państwo widzicie w wersji wewnętrznej, swoją premierę miała w roku 2018, ale ta wersja plenerowa po raz pierwszy pokazywana była na Placu Szczepańskim w Krakowie 12 września tego roku. To był pana tata, a podczas tej konferencji zauważyłam, że też mówi pan per Janusz. Tak jest łatwiej? Z czego to wynika? To tak mnie zaciekawiło osobiście. Znaczy, myślę, że to jesteśmy tak w rodzinie używaliśmy takiej formie po imieniu. Oczywiście też było tato, tak jak klasyka nakazuje, natomiast wymiennie tego używaliśmy, a też myślę, że tak dla pamięci danej osoby, w momencie, kiedy ona jednak z takiego dużego C zawsze przedstawiana, no też dobrze robi, żeby pokazać taki pewien też ludzki wymiar, prawda? Więc dlatego też w ten sposób o tym myślę i tak o tym mówię. Dlaczego chciał pan kontynuować dzieło ojca, pielęgnować pamięć o nim? To tak powstało samo z potrzeby serca, że coś dobrego robił i chciał pan to kontynuować? Nie jako historyka, jako prawnik, jako fundator właśnie fundacji imienia Janusza Kurtyki. Znaczy ja z zawodu jestem architektem, tak to prostując. Natomiast rzeczywiście bardzo wiele rzeczy, które tata robił, nie zostało dokończone. Gdzieś to po prostu zostało przerwane w pewnym momencie bardzo radykalnie, ponieważ miał raczej dosyć taki umysł strategiczny, to znaczy kształtował procesy długiego trwania i nie mogły one dokonywać się szybko, tylko pewnych rzeczy po prostu musiał upłynąć czas, aby były widać efekty. No to postanowiliśmy powołać jako rodzina fundację, która o tych myślach, o tych planach czy projektach będzie przypominać. Po pierwsze po to, żeby one nie umarły, bo być może albo my, albo jeżeli jakaś instytucja państwowa by powstała, która tego rodzaju rozwiązanie wzięłaby na sztandary, nada temu większą skalę i doprowadzi to do końca. Druga rzecz jest, która stała za pomysłem powołania fundacji, to jest to, żeby dbać o pamięć o patronie. Dlatego, że zauważyliśmy, że mimo, że ojciec był osobą, która dbała o pamięć o innych ludziach, to o nim no, nieczęsto się pamięta. No, tutaj dla przykładu można powiedzieć, że mimo, że tak naprawdę no, jego zasługi są niebagatelne, no bo to nie tylko zainicjowanie
utworzenia święta żołnierzy wyklętych, to również kwestia podniesienia tematu dekomunizacji szeroko pojętej przestrzeni publicznej w Polsce, to przywrócenie do zbiorowej pamięci podziemia antykomunistycznego dzięki tym działaniom w IPN-ie, ale również też pamięć o Powstaniu Warszawskim czy o zbrodni katyńskiej, ale przede wszystkim, co jest moim zdaniem najważniejszą zasługą, dzięki sumie tych wszystkich akcji udało się wtedy, w tych latach, kiedy ojciec był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, przełamać tak naprawdę postkomunistyczną narrację o historii Polski. I to jest, myślę, rzecz, która wyłamuje się trochę ze schematu jakiegoś jednego dokonania, natomiast właśnie kierowanie instytucją w taki sposób, że wydała tyle publikacji, że pokazała, jak te fakty wyglądały w przeszłości, sprawiło, że ta narracja nie mogła być kontynuowana, bo po prostu została zdefalsyfikowana. Mimo tego, że ojciec miał takie właśnie niebagatelne zasługi, to jednak ta pamięć o nim zostaje gdzieś zapomniana. Największą w moich oczach zasługą Janusza Kurtyki była dbałość o pamięć o żołnierzach wyklętych. To z jego inicjatywy ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i 1 marca co roku obchodzimy to święto, przypominając bohaterów, których PRL chciał skazać na zapomnienie. I myślę, że poza taką zwyczajną ludzką sprawiedliwością, jaką jest mówienie o ludziach, którzy tak wiele zrobili dla Polski, ów Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma też taki wymiar budzenia Polski. Uczestniczy w tym bardzo duża grupa młodych ludzi, którzy identyfikują się z tymi niezłomnymi bohaterami, którzy po 1945 roku nie złożyli broni, tylko uznali, że trzeba walczyć z nową sowiecką okupacją w Polsce. I w gruncie rzeczy mam wrażenie, że takie postaci jak Inka, jak Zagończyk, jak Hieronim Dekutowski, Zapora obudzili dla nas Polskę, obudzili patriotycznego ducha młodych ludzi. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Gdynia od 24 do 27 września.